Marcin Jaroszewski, dobry wieczór. Czas na sport. Zaczynamy od piłki nożnej. Polonia Bytom wystartowała jak planowała, czyli pierwszy krok w kierunku utrzymania został zrobiony. O nastrojach panujących w bytomskiej Polonii można było się przekonać, słuchając pomeczowych wypowiedzi kapitana zespołu Daniela Mąki. W użyciu był język wojskowy i to taki, jakiego używa się w działaniach frontowych. No ale cóż, dla niebiesko-czerwonych ta runda to prawdziwa kampania wiosenna. Ligowe spotkanie Polonii Bytom z Sandecją Nowy Sącz miało dać odpowiedź, czy gospodarze dobrze przygotowali się do walki o utrzymanie pierwszej ligi. Wynik, zwycięstwo podopiecznych trenera Fornalaka 2-1 cieszy. Zresztą radość po meczu była olbrzymia. Ktoś niezorientowany mógłby pomyśleć, że w przyszłym sezonie na Olimpijskiej zagoszczą na przykład europejskie puchary. Radość po meczu była, jakbyście awansowali. Dokładnie, wiedzieliśmy, w jakim położeniu się znajdujemy, jak ten mecz musimy wygrać bez względu na grę. Nieważne, czy to by było po ładnej, czy po brzydkiej grze. Liczyły się tylko i wyłącznie tutaj 3 punkty. Mamy jeszcze 13 bitew. Pierwszą wygraliśmy i tylko patrzymy do góry. Nasz rozmówca Daniel Mąka w tym sezonie otrzymał kapitańską opaskę. To wyróżnienie dla młodego zawodnika, ale i jednocześnie spore obciążenie. Nie czuję presji. Jedynie to mobilizuje, że dostałem opaskę kapitana, mobilizuje mnie jeszcze do cięższej pracy, bo więcej teraz spoczywa na moich barkach. Jednak wydarzenia z 73. minuty tego spotkania pokazały, że kapitan przejmuje się swoją rolą i to bardzo. Czasami nawet przesadza z impulsywnością, ale taki jest po prostu jego styl. Daniel, jakbyśmy mogli wyjaśnić tą wątpliwość przy tym karnym. O co protestowałeś? Myślę, że wszyscy protestowaliśmy. Nie wiem, czy słusznie, czy nie. Chcieliśmy może wywrzeć presję na pracę sędziego. Wiem, że na pewno jak bramkarz nie dotknie piłki i trafi w słupek czy w poprzeczkę, to jest na pewno spalony. Ale dotknął. Dotknął. Dlatego mówię, może była to nasza interpretacja, żeby wywrzeć na arbitrze jakąś tam błędną decyzję. Nie znam się zbyt dobrze na sędziowaniu, więc mówię, lepiej zawsze wywrzeć tą zdrową czy niezdrową atmosferę i sędzia mógł też się pomylić. Przy tej drugiej bramce, bardzo ładnej, mieliście sporo szczęścia w tej akcji. Tak to z góry wyglądało. Piłka gdzieś przeszła między nogami obrońcy. Tutaj popełnił zawodnik gości też błąd zostawiający na linii. Wykorzystałeś bezbłędnie. Dokładnie. Tu był błąd zawodników Sandecji. W pierwszej rundzie to my takie bramki dostawaliśmy, że można, tak jak naszym żargonem to powiedzieć, że sami sobie je strzelaliśmy. Więc teraz do nas się uśmiechnęło trochę szczęścia i my wykorzystaliśmy tę sytuację. Właśnie jest dużo 14 nowych zawodników. Można dyskutować, czy ten skład jest lepszy, czy nie. Boisko pokazało, że chyba zmierzamy w dobrym kierunku i zarząd podpisał dobre ruchy, podpisał dobre kontrakty z dobrymi zawodnikami, ale mówię, jeszcze mamy 13 bitew. Nie patrzymy, z kim gramy za 2-3 tygodnie, tylko skupiamy się na niedzielę na Termalice. A po Termalice będą oczywiście inni, nie mniej groźni rywale. Cel jest jeden, uratować pierwszą ligę dla Bytomia. A w tym wydaniu to już wszystko. Na kolejne spotkanie ze sportem zapraszam o 22:00. Do zobaczenia.